Dobry wieczór Państwu. Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu analizy wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Dzisiaj będziemy mówić o kolejnej etiudzie z opusu 25. Już ósma w kolejności etiuda w tonacji des-dur, a więc tonacja o dużej liczbie czarnych klawiszy. Właściwie to w tonacji des-dur, proszę Państwa, mamy wszystkie czarne klawisze, które są na klawiaturze. A więc już w pewnym sensie pierwsza trudność polegająca na tym, że jest ta etiuda dość niewygodna dla ręki. Ta etiuda nazywana jest etiudą sekstową. Etiudą, która wprowadza znów nowy problem techniczny. Chopin po etiudzie tercjowej, którą omawialiśmy niedawno, bo dopiero przedwczoraj, postanowił napisać etiudę na kolejny problem dwudźwiękowy. Tym razem szersze interwały, a więc seksty. Seksta, jak wiadomo z nazwy, to jest odległość już nie o 3 dźwięki, tak jak tercja, ale o 6. A więc jest ona 2 razy szersza niż tercja, prawda? Znaczy tak właściwie powinno być, chociaż patrząc na białe klawisze, to w zasadzie nawet troszkę więcej. Tak się to jakoś układa. I tutaj mamy, proszę Państwa, tak wygląda seksta. Na czarnych klawiszach. Na białych klawiszach. Etiuda w całości, proszę Państwa, napisana jest w prawej ręce w taki sposób, że właśnie prawa ręka musi grać sekstami. Ale dobrze. Zacznijmy w ogóle może od takiego tematu, z takiego punktu widzenia zwykłego melomana. Nie sądzę, żeby ktokolwiek z Państwa napisał mi tutaj w komentarzu: och, to jest teraz moja ukochana etiuda. Och, czekałem na to cały rok. Oj, wreszcie mogę posłyszeć film o analizę tej etiudy. Uwielbiam tą etiudę, kocham ją całym sercem i tak dalej. Jeśli ktoś napisał, zanim to powiedziałem, no to będę naprawdę bardzo zdziwiony. Bo ta etiuda no, nie należy do etiud, powiedziałbym, często grywanych, to po pierwsze, lubianych chyba i przede wszystkim rozumianych. I mój dzisiejszy film będzie miał na celu przede wszystkim to, abyśmy tę etiudę polubili, może nawet pokochali, zrozumieli i przede wszystkim mieli wielką przyjemność ze słuchania jej i z uświadomienia sobie, że ona jest skonstruowana w sposób bardzo głęboko przemyślany, a jakże, w końcu Fryderyk Chopin ją napisał, ale przede wszystkim, że ma ona naprawdę sens i przy odrobinie ćwiczenia można ją świetnie zrozumieć. Nawet nie mając wykształcenia muzycznego, nawet nie mając słuchu. Oczywiście, do tego celu będzie trzeba grać ją troszkę wolniej na początku, potem troszkę szybciej, no i potem może poradzą sobie Państwo również z wykonaniami, które można znaleźć na płytach czy gdzieś na YouTubie, które są w tempie bardzo szybkim, bowiem ta etiuda docelowo ona powinna być grana w tempie bardzo szybkim. Chopin tutaj też zapisał swoje własne tempo. Co o tej etiudzie czytamy w książce Ferdynanda Hessika? Etiuda ósma des-dur, pełna werwy poetyckiej. Jest mimo to, zdaniem Hansa von Bülowa, a więc wybitnego pianisty XIX-wiecznego, najpożyteczniejszym ćwiczeniem w całej literaturze etiudowej. Ja się, proszę Państwa, pod tym tekstem podpisuję. A zaraz wytłumaczę dlaczego i wszyscy to zobaczymy. Rzeczywiście, powiada Hunecker, można by ją nazwać l'indispensable du pianiste, a więc nieodzowną dla pianisty, tak? Że konieczną dla pianisty. Każdy, nawet najbieglejszy fortepianista,
powinien tę etiudę przed każdym koncertem grać 6 razy z rzędu. Jako niezawodne lekarstwo przeciw sztywności w palcach. Coś w tym jest, proszę Państwa. Jak ja tą etiudę poćwiczę sobie pół godziny, 40 minut, to no czuję, może już nie ból, ale czuję tutaj, no cały czas jest to rozszerzone. Zaraz wszystko zobaczymy na dużym zbliżeniu. Każdą rękę osobno w ogóle będziemy analizować, także, bo tutaj i lewa ma coś, dużo pracy, także Państwo zobaczycie. W każdym razie jest to fascynujące. Myślę, że już Państwa zaciekawienie rośnie, rośnie coraz bardziej. Na tym mi właśnie zależy, zanim rozpoczniemy muzykę. W każdym razie, kontynuuje Ferdynand Hessig, jest to wyborna etiuda dla wprawy w podwójnych sekstach. I przy dziwnie pięknym brzmieniu jest pozbawioną głębszej treści. Można właściwie to można powiedzieć, że nie mamy tutaj jakiejś głębszej treści, takiej jak mieliśmy zaledwie wczoraj, kiedy jeszcze zapewne wielu z Państwa nie może się z tej głębokiej treści otrząsnąć. Ja podobnie, ale ja jestem w nieco lepszej sytuacji, ponieważ od momentu nagrania odcinka o etudzie Cismol minęły już 2 dni, a więc zdążyłem już ochłonąć i jestem gotowy, żeby Państwu nagrać etiudę bez głębszej treści. A więc do dzieła. Teraz zbliżamy kamerę i to tak dość konkretnie dzisiaj zbliżamy tą kamerę po to, żeby z góry zobaczyć każdą rękę osobno i co one tutaj mają do zrobienia. Czy tu widać tą rękę? Widać, 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 widać. Wszystko widać, dobrze. A więc, proszę Państwa, zaczynamy. Zaczynamy. Tak jak wspomniałem, seksta to jest taka odległość. No i teraz mamy etiudę w bardzo szybkim tempie, gdzie prawa ręka cały czas gra linię melodyczną w sekstach. Gdyby to grać 2 rękami, to brzmiałoby to tak. Troszeczkę wolniej zagębowo. Proszę Państwa, tak to, tylko że to musi grać jedna ręka, tylko prawa ręka. Jak to wygląda? I do tego jeszcze legato, a więc połączone to musi być. Proszę zobaczyć, jaka gimnastyka dla dłoni. Rozszerzamy palce, tak, żebyśmy osiągnęli. Teraz nie dość, że tutaj już zagrałem te 2 nuty, to jeszcze muszę połączyć te z następnymi 2 nutami. Te dwa palce i dalej melodia. Proszę zobaczyć teraz tutaj, jakie wygibasy, że tak powiem. Jeszcze raz. Thank you.
Koniec etiudy. Cała etiuda. Ona jest bardzo krótka. Pod względem liczby taktów jest ona najkrótszą etiudą Fryderyka Chopina. Zawiera zaledwie 36 taktów. A więc mieści się w bardzo krótkim okresie. I bardzo dobrze, dlatego że gdyby była dłuższa, to tutaj kontuzja ręki nawet mogłaby się zdarzyć pianistom, gdyby to mieli grać przez kilka minut, prawda? Ta etiuda trwa około minuty, tak naprawdę. A więc brzmiało to tak, jakby to były dwie ręce, prawda? Tak jakby cały czas grały dwie ręce, ale musi to grać jedna. Jedna dłoń. I jak Państwo widzieliście, no nie należy do rzeczy łatwych, a przy czym ja to grałem w tempie wolnym. Posłuchajmy teraz może kawałka jeszcze tej etiudy w prawą ręką w tempie właściwym. A jeszcze dla ciekawości możemy sprawdzić, jakie to jest to właściwe tempo. Żebym nie był gołosłowny, to już Państwu pokazuję. Mnie ono troszkę przeraża, przyznam szczerze. To jest tempo Chopina. Tą etiudę możemy grać z metronomem, ponieważ nie mamy tu specjalnie za dużo jakichś rubat, więc to wszystko jest... Dla ciekawości tylko brzmi samą prawą ręką. To już jest, proszę Państwa, wspaniałe ćwiczenie techniczne. I faktycznie no, pozbawione jakiejś głębszej treści, chociaż nie pozbawione uroku i jednak mimo wszystko jakiejś poezji. A najlepiej to brzmi, gdy gra się to w tempie wolnym i zaraz to Państwu też pokażę. Tak więc jest to bardzo trudne. Legato szeroko. Ćwiczy się to dość długo, żeby ręka się przyzwyczaiła do tego. Ale teraz, proszę Państwa, ręka lewa. I ręka lewa, tutaj Państwo możecie się nawet troszeczkę, przepraszam bardzo, zdziwić, ponieważ ręka lewa... O, właśnie. Również ma seksty. Również ma cały czas szerokie dwudźwięki, a jeszcze na dodatek ma bardzo szybkie przemieszczanie się i skoki. Posłuchajmy, jak brzmi lewa ręka sama i popatrzmy na nią. Dźwięki, proszę Państwa, cały czas. I do tego słyszymy tutaj, prawda, że są tutaj, widzimy, przepraszam, że są te szybkie skoki. Jeszcze raz zagram to w szybszym tempie, a więc chopinowskim. Jak to wygląda razem? Ano razem, proszę Państwa, wygląda to tak.
A więc rzecz niełatwa, prawda? I teraz ja jestem w stanie poczuć się tak jak Państwo, że tak powiem, i wejść w Państwa myślenie. No ale jak? Ale co to jest grane? Co to za muzyka? Jakaś taka męcząca. Zaraz to wszystko się, proszę Państwa, zmieni. Teraz skończyliśmy już omawianie trudności i rozpoczynamy najlepszą część tego filmu, moim zdaniem, mianowicie rozmawianie o pięknie tej etiudy i o jej warstwie poetyckiej i muzycznej. A więc rozpocznę dość nietypowo, bo rozpocznę od zagrania Państwu tej etiudy jeszcze raz w całości, ale w tempie wolnym, troszkę jak nocturn. Wsłuchajmy się w to, bo to rzadko, to tylko pianiści dostępują tej przyjemności, że my ćwiczymy bardzo często w wolnym tempie i możemy się zachwycać również tą muzyką w takim właśnie tempie. Teraz wszyscy się tym tempem zachwycimy. I tymi harmoniami, i tą poezją tej muzyki. W takim tempie, myślę, etiuda jest dużo bardziej zrozumiała i może nawet zachwycać. I teraz prawdziwą sztuką jest to, aby zostawić tą poezję, zostawić ten zachwyt, zapomnieć o tym, że to jest trudne i próbować to oddać również w tempie właściwym. Wtedy to ćwiczenie spełni swoje zadanie, prawda? A więc pianista pozbędzie się już tych trudności, przeskoczy ten etap ćwiczenia technicznego i będzie bez problemów technicznych po prostu prezentował dzieło sztuki stworzone przez Chopina. Ja na ten poziom jeszcze nie wszedłem, ale wszystko przede mną. Czasem mi się udaje i dzisiaj też oczywiście podejmę próbę. Pokażę Państwu też, w jaki sposób my to robimy. Bo oczywiście, no, my niestety, żeby te seksty dobrze grać, to musimy, jak ćwiczymy, zapomnieć trochę o poezji i po prostu wziąć łopatę i kopać, pracować po prostu i przerzucać ten węgiel. Bo, proszę Państwa, niestety, no tak to jest zwykłe, szare ćwiczenie techniczne. Tu się trzeba przebrać w jakieś ubranie robocze i godzinami codziennie żmudnie pracować. Dla tych, którzy są ciekawi, ja nad tą etiudą pracuję tak około 3 tygodnie, może 3,5 tygodnia. Mimo wszystko uważam, że na tą etiudę jest to troszkę jeszcze za mało, właśnie dlatego, żeby, tak jak mówię, żeby spełnić to, co Chopin tu chce. Ale spróbować już teraz mogę, żebyśmy usłyszeli tą poezję w szybszym tempie. A więc o co chodzi? Przede wszystkim
to wszystko musi być eteryczne. To wszystko musi być nad dźwiękiem. Nie głębokie, nie takie właśnie jak praca, a więc wszystko takie ulotne. I tak będę zresztą nad tą etiudą dalej jeszcze pracował, bo przecież dzisiaj praca się nie kończy. No i to jest prawa ręka, a lewa, pomimo trudności skoków i szybkiego tempa, musi grać jeszcze ciszej. Jeszcze ciszej. I przydałoby się, żeby grała wszystkie dźwięki. I razem. I dalej. Teraz już przeszarżowałem wstępem, tempo było już nawet chyba szybsze niż Chopina, ale tak też musimy robić, nawet jak czasem coś nie wyjdzie, żeby nasz mózg oswajał się z tym szybszym tempem, nawet szybszym tempem od tego, w którym potem będziemy grali, żebyśmy, gdy już będziemy grali w tempie właściwym, czuli się, jakbyśmy siedzieli w fotelu, ponieważ, przepraszam bardzo, już jestem z powrotem i myślę, że czas, abyśmy przeszli do budowy formalnej. A więc do tego, na czym mi najbardziej zależy. Do tego, aby Państwo, słuchając tej etiudy, nadążali za nią. Zrozumieli, co się dzieje. I myślę, że najlepszym sposobem na to będzie po prostu, oczywiście jak zawsze, podzielenie jej na frazy, ale tutaj w tej etiudzie zrobimy coś jeszcze. Podejdziemy do tego trochę matematycznie. Otóż chciałbym wspólnie z Państwem policzyć takty poszczególnych fraz. Bo to jest naprawdę wspaniale napisane przez Fryderyka Chopina. Bardzo regularnie. A więc posłuchajmy. Ja będę grał i na głos liczył takty, a potem podzielimy to już, żeby było to sensowne. W sensie struktury i formy. A więc gram, liczymy takty i dzielimy to od razu na frazy, ale na razie bez nazywania. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Dobrze, jeszcze raz. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pierwsza fraza, teraz druga fraza. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I to jest druga fraza. Trzecia fraza. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I to jest kolejna fraza. I teraz idziemy dalej. A jakże? Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. I teraz co się dzieje? To jest, można powiedzieć, koniec tej frazy. I teraz mamy następną. Proszę posłuchać. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty. To jest koniec następnej frazy. I jesteśmy na początku utworu, czyli A1. To już Państwo na pewno wiecie. Pierwsza fraza, pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, i teraz piąty, szósty, siódmy. I koniec. A więc tutaj jest po raz pierwszy coś dziwnego. Raz, dwa,
3, 4, 5, 6, 7. A więc A1 i pierwsza fraza, proszę Państwa, ma 7 taktów. Ponieważ, dlaczego tak jest? Dlatego, że te 4 takty, które tutaj były, jako poprzednik, są tak jak były, ale do nich doklejony jest most. Most, który łączy nas już z kodą, a więc z zakończeniem utworu. Myślę, że to wszystko jest przejrzyste. I koda, proszę Państwa, znów jest bardzo regularna. Posłuchajmy jeszcze kody. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. I teraz to już jest koniec. Teraz pierwszy. Drugi. I na zakończenie tylko jeszcze 4 akordy, żeby zakończyć etiudę. Jakie to jest proste, prawda? Teraz cała sztuka polega na tym, żeby umieć te takty liczyć w szybszym tempie, żeby wiedzieć, gdzie one są. Oczywiście to może być bardzo intelektualne podejście do utworu, ale myślę, że ta etiuda wymaga trochę takiego ćwiczenia mózgu, nawet dla słuchacza przeciętnego, nie muzyka, żeby zaczął ją słuchać z uśmiechem, żeby wiedział, gdzie jest. O, może powiem tak, żeby wiedział, gdzie jest, bo myślę sobie, że taki zwykły meloman, który nie jest pianistą, gdy słyszy tą etiudę, no to mimo wszystko słyszy troszkę chaos, bo faktycznie tempo jest bardzo szybkie. I ten sposób podziału na frazy myślę, że jest najsensowniejszy. Jak Państwo już zobaczyliście, mamy A, B, A1 i kodę. Przy czym to A1 jest właściwie takie krótkie, a koda jest dłuższa, prawda? Przy czym w części B mamy też taką dużą kulminację. Teraz jeszcze krótka analiza każdej z tych części. Tak więc, tak jak już widzieliśmy, na początku mamy poprzednik i następnik, tradycyjnie jak u Chopina, gdzie następnik rozpoczyna się tak samo jak poprzednik. Jest to też coś ciekawego i takiego trochę złośliwego, mógłbym powiedzieć, bo pierwszy takt, ta melodia, zaczyna się od nuty dolnej. Dolna, górna, dolna, górna, dolna, górna. I to, tak już się, jak to poćwiczymy, tak to umiemy zagrać. No to Chopin, żeby nie było tak łatwo, to drugi tak zaczyna od górnej nuty. Mógłby zacząć od dolnej też, ale nie. Dlaczego? Zaczyna od górnej, czyli znowu mózg nasz musi się przeprogramować. To już umiemy grać z naciskiem na dolną. Ta, 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 prawda? To teraz w następnym takcie od razu musimy zmienić i od górnej. A więc jak to brzmi? Od dolnej. Jest to podejście do góry. I zakończenie poprzednika. Następnie rozpoczyna się tak samo. I teraz jeszcze większe dojście do góry. I to jest pierwszy okres muzyczny. I teraz do niego dołączone są jeszcze 4 takty pełne piękna. Te takty to są chyba jedne z piękniejszych taktów w tej etiudzie. Posłuchajmy tych taktów. One rozpoczynają się tonacją molową i dają nam taką szczyptę melancholii tutaj. W czterech taktach, moim zdaniem, rozpoczyna się część B. Mówię moim zdaniem, bo ktoś może mieć inne zdanie i też może mieć rację. Można powiedzieć, że część B rozpoczyna się już w tym momencie, kiedy mamy tą molową tonację. Ale mi to nie pasuje dlatego, że część B rozpoczyna się dla nas, słuchaczy, motywem z początku utworu.
Czyli teraz zagram Państwu jeszcze raz w całości część A. Zależy mi na tym, żeby było dużo muzyki, żebyśmy się oswoili z tą etiudą. Zaczęli ją naprawdę rozumieć. Jeszcze raz część A. Spróbujmy liczyć takty i frazy. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Pierwszy. Drugi. Trzeci. Czwarty. Teraz piękna fraza. Drugi. Trzeci. Czwarty. I teraz to, co słyszymy, to jest część B. Ale słyszymy jakby początek utworu. I to jest kolejny taki koło ratunkowe, jak ktoś się zgubi po drodze, tak? Taki punkt orientacyjny w utworze. Początek części B to jest, proszę Państwa, pierwsza fraza. Pamiętamy pierwszą frazę? Tutaj mamy to samo, tylko od innych dźwięków. Powtórzone jeszcze raz. A więc Chopin obsesyjnie powtarza pierwsze dwa takty z etiudy, żeby one gdzieś tam nam się jednak w tej pamięci zakotwiczyły, prawda? Jeszcze raz od początku część B. I teraz po tym dwukrotnym powtórzeniu mamy dojście do góry i zbudowanie wielkiej kulminacji, w której dzieje się rzecz absolutnie niesamowita. Otóż, proszę Państwa, posłuchajmy tego najpierw, a potem Państwu powiem. Dojście do... Tutaj lewa ręka ma też seksty, takie jak prawa. Więc jest to dość trudne, ale tutaj, proszę Państwa, dzieje się rzecz niesamowita. Otóż Chopin niszczy, proszę Państwa, całą teorię harmonii, że tak powiem. A tutaj muszę zrobić taki krótki wstęp, żeby Państwo zrozumieli, o co chodzi. Otóż na zajęciach z harmonii, czy to w szkole, czy potem też na studiach, uczy się nas i tego, że zabronione jest używanie w czterogłosie, czyli jakby gdy piszemy muzykę, zapisujemy, prawda, coś, to zabronione jest używanie tak zwanych równoległych kwint. Czyli kwinta to jest odległość o 5 dźwięków. Jeżeli dwa głosy z tych czterech mają kwintę i obydwa schodzą tak, że mamy dwie kwinty, to jeżeli ktoś tak zrobi na zadaniu z harmonii, to ma jedynkę. Od razu. To jest na czerwono zaznaczone, z wykrzyknikiem, kwinty równoległe. Nie wolno. Nie wolno, zabronione. Już Państwo pewnie wiecie, co tutaj się dzieje. Otóż tutaj, proszę Państwa, Chopin wprowadza szereg równoległych kwint. I teraz ja je Państwu policzę. One są dokładnie między górnym głosem lewej ręki, a dolnym głosem prawej ręki. I brzmi to tak. Jest. Pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, jedenasta, dwunasta, trzynasta, czternasta, piętnasta, szesnasta, siedemnasta, osiemnasta, dziewiąta, dwudziesta. Chyba 22 naliczyłem. I można o tym też przeczytać, proszę Państwa, u Ferdynanda Hessika bardzo ciekawe słowa. Otóż cytuję. Etiuda zawiera znamienny ustęp z szeregu kwint, który muzycznym teoretykom aż po dziś dzień nie daje spokoju. Taka oto ciekawostka. Bo faktycznie za tą etiudę na zajęciach harmonii, gdybym ja ją napisał, to dostałbym najniższą ocenę możliwą. I tutaj ta część zaznaczona byłaby na czerwono, proszę Państwa. A jest to kulminacja całego utworu. I brzmi to dobrze. Cóż, po tej kulminacji, po tych kwintach wraca część A i mamy pierwszą frazę, tak jak na początku.
się dzieje innego, rozpoczyna się budowanie kolejnej kulminacji. Jakby osiągnęliśmy tutaj szczyt, jesteśmy na nim, patrzymy się, spoglądamy, tak jak w górach. Po czym schodzimy. I rozpoczyna się koda. Koda, która jest, tak jak powiedziałem, zbudowana bardzo prosto, 4 plus 4, z czego ten pierwszy, ta pierwsza fraza to jest po prostu dwukrotne powtórzenie tej samej krótkiej melodii. Posłuchajmy. I drugi raz. I teraz dojście. I cała etiuda, proszę Państwa, kończy się jakby naprawdę to był jakiś taki wielki utwór wirtuozowski, prawda? A więc daje pewną satysfakcję na zakończenie, że można zagrać głośno. I tak oto prezentuje się ta etiuda. Wspaniałe ćwiczenie dla dłoni. Nowy problem techniczny. Bardzo umiejętnie, bardzo inteligentnie napisana i jednocześnie bardzo prosto skonstruowana. Mam nadzieję, że jest to już dużo jaśniejsze. Na koniec, żeby to jeszcze ugruntować, posłuchajmy tej etiudy jeszcze raz w całości. Skupmy się teraz na mapie. Ja będę pomagał i zagram to wszystko wolniej, żebyśmy nadążali. A więc poprzednik. Następnik. Fraza. I część B. Równoległe kwity. I część A wraca. Etiuda jest krótka, zagrałbym na koniec jeszcze raz, zamknę się, nie będę nic mówił i proszę spróbować samemu to podzielić, nie zagram za szybko specjalnie, ale za to pięknie spróbuję zagrać i proszę Państwa, proszę podzielić i potem napisać, podzielić się z nami wszystkimi, czy się udało, czy też nie. Proszę się nie wstydzić, jak się nie udało, to nie jest takie proste, być może ten film trzeba obejrzeć 10 razy. A więc słuchamy. Thank you.
Dziękuję Państwu bardzo za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Do widzenia.